Dzień dobry, witam w kolejnym raporcie Kubickiego. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny i też będzie szokujący, co dla niektórych taki ma być. Może zmusi to niektórych do myślenia. I nie mówię tutaj o moich subskrybentach, bo to są osoby z otwartymi umysłami, ale ci nowi, którzy tutaj przychodzą. Oczywiście dziękuję za wszystkie donaty. Lista jest aktualizowana. Także cel coraz bliżej. Dziękuję ślicznie. Jest mi bardzo, bardzo po prostu miło. Ale dosyć mojego ględzenia. Zaczynamy. Moi drodzy, na początek taki cytat. Generał był w bardzo złej kondycji fizycznej. Był starszym człowiekiem. A mimo to Sowieci przerzucali go z łagru do łagru. W sumie był w 27 obozach karnych na terenie Związku Radzieckiego. Doprowadziło to do tego, że w październiku 1954 roku umarł. Jak myślicie, o kim są te słowa? Nie, moi drodzy, nie o żadnym polskim bohaterze, nie o żadnym działaczu podziemia. Jeden z twórców na YouTubie, którego ja tutaj na nazwy kanału nie powiem, żeby po prostu nie budować mu wyświetleń, tak opowiadał o niemieckich generałach. Tak, ci, którzy zostali wydani dla Związku Radzieckiego i siedzieli w obozach karnych, w łagrach, tak gościu z rozrzewnieniem o nich wspomina. Mało tego, tam jest materiał prawie godzinny. Opowiada o bestialskim zachowaniu się zbrodniarzy sowieckich wobec generałów, że nie szanowali ich stopnia. Moi drodzy, co to jest za narracja? Ale ja wam powiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że niebawem jest już 1 wrzesień. Albo 1 września, jak kto woli. I oczywiście będzie wspominanie II wojny światowej, to jest wszystko po to, żeby tym młodym ludziom wmówić, opowiedzieć, że ten starszy pan, którego widzicie na zdjęciu, to on nie był taki zły. On wykonywał tylko rozkazy. Oni wszyscy wykonywali tylko rozkazy albo grali w orkiestrze. Tak się tłumaczyli. No, kto ma otwarty umysł, doskonale wie, że to jest jedno wielkie kłamstwo i oszustwo. Chciałem tylko wam na przykład podać taki przykład, że niemiecki zaznaczam, marszałek von Manstein po II wojnie światowej był jednym z głównych doradców NATO, moi drodzy. Mało tego, do dnia dzisiejszego niektóre procedury wymyślone przez Mansteina działają, korzystają z nich. Von Manstein przecież był doradcą, jeżeli chodzi o niemieckie Ministerstwo Obrony. I nie tylko on. Ale to jest jeszcze nie wszystko, moi drodzy. Bo tak jak powiedziałem, w tym materiale ten gościu rozwodzi się nad ich ciężkim losem. W ogóle tytuł to jest Brutalny los niemieckich generałów po zakończeniu II wojny światowej. No przecież to się w pale nie mieści. Ja wiem, że teraz tytuł podałem i niektórzy się będą śmiali, że nie chciałem podać, co to jest za gość, a tu tytuł podaję. Ale jego materiały w większości takie są i zaczęły się ukazywać z dużą częstotliwością od niedawna. A ja wam powiem dlaczego. Bo to nie są takie filmy, jak ja tworzę, że siedzi gadająca głowa i coś opowiada i mówi swoje subiektywne opinie, tylko to są filmy robione już w wysoko profesjonalny sposób za pomocą sztucznej inteligencji. Dużo jest obrazków, migających kolorów i tak dalej, i tak dalej. I ja tam czytałem też komentarze. Jest oczywiście dużo komentarzy, gdzie ludzie tacy jak ja wyrażają swoją opinię, natomiast są komentarze w stylu: dzięki za materiał, super robota i w ogóle, nie? No to większość tych komentarzy to są ludzie, którzy dla mnie mają dwa zwoje mózgu więcej tylko niż kura. I tyle. Tak to mogę podsumować. I wiecie co? To jest przerażające, bo tego jest coraz więcej. Mało tego, na kanale Marek Miśko Czuwaj pojawił się materiał, w którym to Marek Miśko pokazuje nowe książki do historii. Dajcie znać w komentarzu, czy wy również dla swoich dzieci zakupiliście nowe książki do historii według nowej tej procedury. Tylko powiedzcie mi jedną rzecz. Napisanie książki to nie jest takie pstryk.
to trwa przecież latami tak naprawdę. Przygotowanie podręcznika to też nie jest takie hop-siup z kapelusza, prawda? Ta ekipa działa tak naprawdę od stycznia. Mamy sierpień. Czyli co? W 8 miesięcy przygotowali podręcznik? Nie, moi drodzy. Te podręczniki już były przygotowane. Tylko czekali na dobry moment, żeby z tym uderzyć. Ale to jeszcze nie wszystko z szokujących informacji na dzień dzisiejszy. Szanowni Państwo, niektórzy z Was wiedzą, ja czasem swego czasu dosyć mocno, nawet grałem dosyć, można powiedzieć, prawie że półzawodowo w taką grę, która się nazywa World of Tanks. I zaraz się niektórzy zszokują, co ja mówię o gierkach. Nie, moi drodzy, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Tak powiedziałem, ja kiedyś, mówię, prawie półzawodowo grałem w World of Tanks. Nie tylko ja, bo osoby z życia politycznego też w to grają, to taka ciekawostka. Ale ja wam powiem, ja to traktowałem jako odskocznie, jako luzowanie takich swoich, no taki reset po prostu, dlatego że dużo natłok informacji, różne materiały, takie rzeczy, człowiekowi się gotuje pod kopułą, tak można powiedzieć, czasami się trzeba zresetować, czasami się też trzeba powkurzać, ale to w taki troszeczkę inny sposób. Tylko wiecie co, od pewnego czasu zauważyłem taką pewien trend. Odkąd firma Wargaming, która podobno wychodzi z Białorusi, chociaż ja doskonale wiem, że jeden z ich właścicieli to jest tak naprawdę z nadania FSB, czyli z nadania Rosyjskiej Służby Bezpieczeństwa, ale on się im troszeczkę prawdopodobnie zerwał ze sznurka, chociaż ja w to nie wierzę. Firma jest zarejestrowana na Cyprze, no nie przypadek, tak, jak większość ukraińskich holdingów. I w czym jest rzecz? W tej chwili na waszych ekranach to jest strona z portalu VodLife. VodLife to jest taka strona dla graczy, która pokazuje ich statystyki, która pokazuje jakie klany, bo klany to są takie grupy ludzi, którzy powiedzmy, no takie chłopy jak ja, chcą sobie razem pograć i już. No i moi drodzy, jest taka rzecz. Ja wam coś tutaj pokażę. Miałem taki incydent niedawno, bo stwierdziłem, że dobra, zresetuję się, zrobię sobie parę bitewek i tak dalej. I zaczyna się bitwa. I tam gracze się między sobą pozdrawiają. Tam wszystkiego dobrego, powodzenia, dobrej zabawy. No i wyskakuje jeden odklejeniec i pisze: sława wieprzowinie. Tam oczywiście kilku graczy rosyjskich też było, pocisnęli mu, ale ja napisałem po angielsku: z tym okrzykiem Ukraińcy wymordowali 500 000 ludzi. Po angielsku to napisałem. A on mi odpisał: zaraportuję cię o mowę nienawiści. A ja napisałem: dlaczego? Przecież to jest prawda historyczna. A on mi napisał, że jestem polskim rasistą. No i ja to oczywiście zlałem. Proszę sobie wyobrazić, skończyła się ten jeden mecz, zaczynam drugi, za chwilę pyk, przychodzi mi powiadomienie, twoje konto zostaną zbanowane do 21 września za mowę nienawiści. Tak, moi drodzy, za mowę nienawiści, ale nie w tym rzecz, nie w tym rzecz. Oczywiście napisałem do supportu, support mnie olał, nawet nikt tego nie odczytał, ale dlaczego ja o tym w ogóle mówię? Bo gość, który do mnie napisał, był z tak zwanego klanu OUN. Ja już wam to pokażę. Ja to wszystko robię na żywo, żeby nie było, że ja manipuluję. Tak. Organizacja ukraińskich nacjonalistów pod przewodem Stepana Bandery. Tak, moi drodzy. Jest taki klan. Jest taka ekipa. Ja powiem tak, no jest ich tu tylko kilku, natomiast takich klanów jest więcej i powiem, ja już to zgłaszałem do supportu i support z tym nic nie robi. Tu macie drugi, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów Banderowska. I support i deweloper nic z tym nie robi. Chciałem wam tylko powiedzieć, że pewnego razu Polacy założyli sobie klan pod nazwą CWP, czyli Chwała Wielkiej Polsce. Nazwa klanu została zbanowana przez dewelopera za szerzenie nacjonalizmu.
A tutaj organizacja ukraińskich nacjonalistów banderowska ma się świetnie. Tylko po co ja to mówię? W dalszym ciągu pewnie sobie zadacie pytanie. Moi drodzy, to nie jest przypadek, że takie klany zakładają tacy goście w moim wieku. Można powiedzieć stare chłopy. Ale członkami takich klanów są młodzi ludzie. 15 lat, 16 lat, 17 lat. To jest programowanie. Są takie klany, które mają graczy na przykład z takimi nickami. Zobaczcie. Owen Bandera, Owen Konowalec. I to pisane po angielsku. Nie tym, wiecie, ukraińskim pisaniem. Azov Kijev, Ivano-Frankowsk, Ukraina. Polk Azov. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, to nie jest śmieszne tak naprawdę. To jest poważna sprawa. Bo młodym ludziom, którzy na przykład mówią, a mnie polityka nie interesuje, akceptując pewne zachowania, już jest w tą politykę uwikłany. I tutaj mam przepotężny żal do polskich youtuberów, którzy tworzą swój content na podstawie World of Tanks. I takich youtuberów jak Hallak, takich youtuberów jak New Multi 2K. New Multi nawet robił zbiórkę dla jednego ukraińskiego youtubera, który sobie pojechał do Niemiec i żyje sobie świetnie, śmiał się z Polaków na Instagramie, później zwracane miał uwagę, to skasował te posty. No, zapraszałem na przykład pana Hallaka, pana Piotra, żeby kilkukrotnie wystąpił, on nigdy nie ma czasu rozmawiać na te tematy, on się nie interesuje polityką. Jednocześnie na swoim kanale, jak sobie wpiszecie Hallak, to tam ma takie materiały, w których opowiadał, jak to Ukraina już wygrywa, że Rosja przegrywa, teraz mu się front odwrócił. Ja powiem tak, sprzedali swoje dusze za judaszowe srebrniki. Takie jest moje zdanie. To są zwykli szmalcownicy. Oni głosu nie zabiorą, bo im wszystko jedno, kto im płaci. Ja już nie chcę używać pewnych słów, które u cywilizowanych ludzi uważane są za obraźliwe, jak ja bym ich nazwał. Że to są sprzedajne i tak dalej. Bo nie robi się takich rzeczy. Bo plują na twój kraj, a ty ich promujesz. Tak to widzę. Tak, moi drodzy, chciałem zwrócić na to uwagę, że są takie zachowania. Szczególnie jest to mocno teraz podsycane, bo zbliża się rocznica wybuchu II wojny światowej. Tak samo jak z tymi Ukraińcami, tak samo jak z tymi niemieckimi zbrodniarzami. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Moi drodzy, taki apel ode mnie. Jeżeli czy wasz chłopak, czy syn, czy mąż, bo faceci mają takie rozrywki. W sumie dobrze siedzą w domu na przykład i sobie pograją w czołgi, pogadają, jak to się mówi, o karabinach, co nie strzelają za pomocą tych Discordów czy innych, zamiast się włóczyć i tak dalej. To jest spoko, to jest okej, w porządku. Ja też niejednokrotnie takie wyluzowania mam, czy sobie odpalam Farming Simulator i wtedy sobie myśli układam. To jest w porządku, w tym nie ma problemu. Tylko zwracajcie uwagę, jakie treści, szczególnie mówię tu o mamie i tacie, żeby zwracali uwagę, jakie treści są przemycane w grach, w które grają ich młodzi synowie i dziewczyny też grają, tak na przykład w World of Tanks, bo jest takie powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Tutaj ktoś w Europie przebąkuje o pokoju między Rosją a Ukrainą. Tylko wiecie co? Ukraina robi wszystko, żeby tego pokoju nie podpisać. Czemu tak mówię? Na waszych ekranach w tej chwili jest to wezwanie Ukrainy do Białorusi. Ja to zacytuję. Ukraina wezwała Białoruś do zaprzestania nieprzyjaznych działań i wycofania natychmiastowego wycofania wojsk ze swojej granicy na odległość przekraczającą zasięg działania systemów ogniowych dostępnych w Białorusi. Ukraiński MSZ wezwał także Białoruś, aby pod naciskiem Moskwy nie popełniła tragicznego błędu dla własnego kraju. Można to uznać za groźbę, moi drodzy. Ja nawet tego nie wiem, jak skomentować.
No, pseudokraj z dykty i z kartonu, którego przywódca nie może palcem do dupy trafić bez pomocy innych, zaczyna podskakiwać. Bo wiecie co, to zawsze tak jest, że podskakuje, a później dostanie lepę i idzie z płaczem, tylko będzie już za późno. Moi drodzy, o Niemczech już dzisiaj było, ale to jeszcze nie koniec. O co chodzi? Pamiętacie, jak ostatnio opowiadałem, jak to prezydent Czech powiedział, że Ukraina miała prawo wysadzić Nord Stream? Pamiętacie, że nawet gdyby w Pradze wysadzili budynek ambasady rosyjskiej i by zniszczyli Pragę, to też mają prawo? Pamiętacie. Otóż Berlin nie podziela czeskiego stanowiska, że Nord Stream był uzasadnionym celem. Niemiecki rząd uważa zbombardowanie Nord Stream za przestępstwo terrorystyczne wymagające dokładnego śledztwa. Tak powiedział rzecznik gabinetu Stephen Hebestreit. Bardzo słusznie. Wszelkie ataki terrorystyczne należy rozwikłać i ukarać. Tylko szczerze powiem, wątpię, czy to uda się zrobić, bo za dużo pieniędzy zostało w to zainwestowane przez kraje, którym właśnie zależało na destabilizacji państw europejskich. Takie jest moje zdanie. To, że prezydent Czech jest odklejony, my to wiemy. No cóż, głupota ludzka i miłosierdzie boskie nie zna granic. Szanowni Państwo, dla rozładowania sytuacji musiałem po prostu, no po prostu musiałem. W tej chwili na waszych ekranach ktoś zrobił takiego mema. Dlaczego? Ponieważ mieszkańcy krainy Wideł i Siekier bardzo się chełpili ze swojej niepodległości. Komentarz jest taki. Jakieś dwa dni temu Ukraińcy świętowali na Ukrainie. Przypominam, że piwowarka jest o 513 lat starsze od Ukrainy. No, powiedziałem, musiałem to zrobić, bo dla rozładowania sytuacji, a lepszego mema nie umiałem znaleźć. Naprawdę, mistrzostwo świata, szacun. Moi drodzy, a teraz przechodzimy już do Polski. Jest to materiał z Telewizji Polskiej, program trzeci Wrocław. Materiał przesłany przez użytkownika Ciocia Jadzia. Dziękuję serdecznie, zapraszam. To jest niecałe 3 minuty, ale soczyste. Spodziewałam się pewnej podwyżki, ale podwyżki rzędu 20-30 groszy, a nie podwyżki rzędu złoty 40, gdzie teraz jest to złoty 50 za metr kwadratowy. Ja ogłoszenia z takimi kwotami widziałam w internecie. Dotyczyły te ogłoszenia działek nad jeziorem, przy lesie, z domkiem, z prądem, z wodą. Pan Michał kupił mieszkanie ze względu na duży, przydomowy ogródek. Do tej pory płacił za niego ponad 850 zł rocznie. Po podwyżce cena wyniesie blisko 3000 zł. Złoty 50 za metr kwadratowy to jest naprawdę dużo w mieście, gdzie, nie ukrywajmy, niewiele się dzieje. Najzwyczajniej w świecie przy reszcie kosztów życia no nie za bardzo jest sposób w takim typowym domowym budżecie miejsce na tego typu wydatek. Problemem jest także brak możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron. Urzędnicy twierdzą, że zrobić tego nie mogą. Według mnie zabrakło jednego pytania u tych poszkodowanych, można powiedzieć. Na kogo głosowaliście? Przypadek? Oczywiście, że nie. Tak, moi drodzy, no takie podwyżki są sugerowane, żeby tylko w Polsce ludzi zniszczyć. Ale chciałem teraz z innej strony troszeczkę podejść. To jest screen, podesłał mi tutaj ktoś z Facebooka. Jak to przeczytałem, byłem zszokowany. Otóż jest to screen grupa Demencja, Alzheimer, Otępienie. Użytkownik Beata Chrzanowska napisała: mam dość, nienawidzę mojej matki, czekam z utęsknieniem, aż wreszcie umrze. A ta cholera żyje i żyje, niszczy mnie, moje małżeństwo i moje życie. Nienawidzę jej. Nie wiem, jak to skomentować po prostu. Natomiast wiem jedno. Czy to jest prawdziwy wpis? Nie wiem. Jeżeli tak, to jest po prostu bardzo mi przykro. Natomiast mam wrażenie, że to są wpisy manipulowane. Dlaczego? Zauważcie, że nagle przestało się mówić o eutanazji, prawda? Wiedzcie jedno, jak o czymś się nie mówi, to po cichu będzie wchodzić tylnymi drzwiami. I ja chciałem się właśnie teraz zapytać, gdzie są posłowie z Konfederacji, bo nagle o tym zapomnieli? Nie, moi drodzy, posłowie z Konfederacji nie zapomnieli, jednakże mówią nam to,
co jest im wygodne, na czym się buduje kapitał polityczny. To, o czym my już wszyscy wiemy, że Tusk będzie oskładkowywał wszystkie umowy, że zarobki się zmniejszą, że zwiększą się podatki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast temat eutanazji i starych ludzi tak naprawdę jest skrzętnie pomijany. Dlaczego? Dlatego, że spin doktorzy stwierdzili, że o tym niedobra jest mówić, bo to się politycznie nie sprzedaje. No bo kto za 5 czy 10 lat będzie głosował na Konfederację, jak tych starych ludzi już nie będzie? Tak, moi drodzy, to jest myślenie polityków. Ja chciałem tylko powiedzieć jedno. Wy też będziecie starzy. Moi drodzy, ale żeby nie było tak smutno, to dzisiejszy materiał trzeba zakończyć sucharem. Ale było dzisiaj o Niemcach, to i suchar będzie o Niemcach. Rok 2027. Niemcy. Dwóch policjantów zatrzymuje człowieka. Guten Tag, Papieren bitte. Gościu im podaje dokumenty. Jeden patrzy i mówi do drugiego. Zobacz, Achmed, jakie dziwne nazwisko. Miller. Tak, moi drodzy, niby śmieszno, a jednak straszno. Nie chciałbym, żeby takie coś wydarzyło się w Polsce, chociaż obecna władza do tego doprowadza. Mimo wszystko życzę Wam dobrego dnia. Komu się podobało, poproszę o lajka. Nie zapomnijcie o subie i o dzwoneczku. I już dziś zapowiadam piątkowy live naprawdę z super ciekawymi osobami. Na pewno się nie zawiedziecie, a jednocześnie zaszokujecie. Za dziś jeszcze raz dziękuję, dobrego dnia życzę, trzymajcie się, hej.